Okej, okay, cześć wam. Słuchajcie, dzisiaj nastąpił wielki smuteczek. Moja stacja Baku 858D zepsuła się. Co się stało? Popatrzcie się na to. Włączam stację. Teraz jest ok. Mogę sobie tu regulować temperaturę. Ustawię załóżmy 300 stopni. 300 stopni. Tutaj jest regulacja nawiewu. I teraz patrzcie się na to. Podniosę kolbę, żeby zaczęła grzać. Jakieś dziwne krzaki. 790, 890. Tu w ogóle leci zimne powietrze. I wyskakuje błąd. Jakiś HE. Hot error? Nie wiem, o co chodzi. Heater error? Prawdopodobnie grzałka zaliczyła zgon. I teraz pytanie, czy ona się uszkodziła gdzieś tu, może w środku, ale raczej wątpię. Także zobaczmy sobie szybko, jak ona wygląda w środku. I on tutaj tylko trzymają dwie śruby. Także przy okazji zobaczymy sobie, jak ona wygląda w środku. I trzeba będzie, jak to jest grzałka, kupić nową grzałkę. No niestety, tu jeszcze trzeba odkręcić. Bo mogło być tak, że jakiś kabelek się odlutował i przez to pokazuje jakiś błąd. Nie jest odlutowany żaden kabelek. Tu nawet na tej. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja postaram się dać zbliżenie, tak żeby widać było kabelki od tej płytki. Gdzie wiatrak jest połączony? Tutaj. Wiatrak jest 24 V, 0,18 A. I tu mamy samą grzałkę. Jak widać, nic się nie odlutowało. Czyli do wymiany jest grzałka. Padła grzałka mi. Słuchajcie, tu mamy co jeszcze? Dwa te czujniki od położenia. Czy jak przykładamy kolbę, kładziemy ją, to się kolba wyłącza. I te dwa czujniki idą tutaj do płytki. Także spoko, ja sobie jeszcze cyknę fotę, żeby potem czegoś nie popieprzyć. I z samej grzałki wychodzą nam raz, dwa, trzy, trzy, cztery, pięć. Pięć kabelków, dobrze? Raz, dwa, trzy, cztery pięć. I tu jest ten od tego. Ja nie wiem, czy to nie powinno być jakoś zrobione tak, w ten sposób. Dobra, słuchajcie, ja spróbuję podłączyć na razie taką, jak jest rozłożona. Zobaczymy, co się stanie. Powinien się kręcić oczywiście. Powinna się kręcić ta turbinka. Tak jest, grzałka jest przepalona. No niestety dokonała swojego żywotu, pisze HE. Także podejrzewam, że to jest grzałeczka. Ja zrobię jeszcze na razie pauzę, bo jeszcze chcę zrobić jedną rzecz i zaraz zakończę ten filmik. Słuchajcie, ja wyciągam tą grzałkę.
Tu jest prawdopodobnie też jakiś szujnik, zabezpieczenie. Nie wiem do końca. I teraz tak. Włączę ją jeszcze raz. Mam nadzieję, że tu nic nie ma. Nie ma, nie ma nic. Ok. No niestety, zimna jest jak lód. Przepalona grzałka. Totalna klasyka. HE. No i teraz trzeba będzie tą grzałkę wymienić. I będzie na pewno filmik z wymiany. A jeszcze bardziej chciałbym nauczyć się, jak sprawdzić tą grzałkę, czy ona jest faktycznie przepalona. Jeśli musiałbym tutaj luknąć, jak idą te kable. Tu jest jedna końcówka i po prostu zobaczyć, czy jest przejście. Chyba w ten sposób, tak? Bo tu idzie spirala taka. Tą spiralę trzeba by było gdzieś zmierzyć na tych końcówkach. Czy ona ma jakąś rezystancję, czy nie? Dobra, ja na tym zakończę filmik. Jak coś, to pomóżcie mi, jak sprawdzić taką grzałkę lub gdzieś w sieci może są jakieś poradniki, żeby sprawdzić taką grzałkę, czy jest przepalona. Na pewno chyba z jednej strony tutaj będę musiał gdzieś dotknąć miernikiem tej spirali i gdzieś któryś z tych kabelków. Czy po prostu chyba, no tak trzeba będzie zrobić, czy będzie przypiszczało, nie? Jak nie będzie piszczało na żadnym tutaj styku, to znaczy, że jest przepalona grzałka. Ja zrobię jeszcze na chwilę pauzę, bo chcę coś jeszcze sprawdzić. I już naprawdę zaraz zakończę filmik. Ok, słuchajcie, ja robię teraz taki test w trybie sprawdzania obwodu. I tutaj na samej tej końcówce mam dwa druciki. Przepraszam. Jak wezmę, złapię jedną końcówką miernika i tutaj sobie na płytce będę sprawdzał. Żółte nie pipkają. Teraz jest czerwony. Pipka. Czerwony i czarny. Czerwony, czarny, czerwony. W sumie ile? Raz, dwa. W sumie dwie ścieżki przewodzą. Tutaj jeszcze ta czerwona jest od tego kontaktronu, czy jakoś tak to się nazywa. Żółte nie. I teraz wezmę do tej drugiej końcówki. Teraz żółty przewodzi. Sam żółty. Ale tu już w drugą stronę jakby nie idzie na tym innym. No trzeba będzie to rozkminić. No jest przepalona grzałka na 99,9%. Także jakbyście mi mogli pomóc jeszcze raz, jak zweryfikować taką grzałkę, to będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, trzymajcie się.